i wejście do grupy Recolation. I to jest pierwszy krok. I drugi krok, jako post w grupie Recolation, dzisiaj umieściłem jedną z piosenek rapera Tau, która znajduje się właśnie na jednej z tych dwóch płyt. Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, to napisz swoje imię w komentarzu do tej piosenki. Napisać swoje imię w komentarzu do piosenki, która jest umieszczona na grupie Recolation. Ta piosenka jest też umieszczona na grupie Recolation Ladies, która jest grupą tylko dla dziewczyn. I tam też ten konkurs jest obecny. I ja wśród tych osób, które wpiszą ten komentarz, wylosuję trzy osoby i za niedługo ksiądz Arek ze sceny ogłosi imiona i nazwiska tych osób, które wygrały płyty. Więc jeszcze raz, zapraszam do wejścia na grupę Recolation, do wejścia do tej grupy i na stronie jest piosenka rapera Tau i pod tą piosenką prosimy o komentarz z imieniem. I wśród tych osób, które napiszą komentarz, ja wylosuję trzy osoby. Dziękuję wam bardzo i życzę wam bardzo owocnych rekolekcji. Brawa dla Adriana. Adrian, można zostawić mikrofon u realizatorów dźwięku i też może zostać na chwilę i pomóc nam zaraz ustawiać ołtarz i inne atrybuty tutaj, dzięki którym będziemy mogli przeżyć Najświętszą Eucharystię. Jeszcze z takich ogłoszeń. W moim lewym ręku nie pokażę marki, nie pokażę rodzaju, bo pewnie wszyscy by się zgłosili, bo to super fura. Ktoś zgubił kluczyki od samochodu. Powiem, że to jest auto zachodnie, pewnie ma cztery koła i ma automatyczne otwierane drzwi, więc ten, kto jest właścicielem tego samochodu, na pewno się zorientuje, że go zgubił. Dodatkowo też z takich informacji, to przy wejściu na halę arenę jest taki sympatyczny chłopak, Michał, który rozprowadza wodę mineralną, wodę niegazowaną, czy też gazowaną o nazwie Jordan. I przyznam, że szczerze, że warto jako owoc tych rekolekcji może też kupić taką wodę. Ona kosztuje 2 zł. I cały dochód z zakupu tej wody jest przeznaczony na dofinansowanie jadłodajni w Poznaniu. Zatem jeżeli możecie i macie 2 złote w kieszeni, które właściwie wam zalegają, albo 4, lub 6, albo też 10, to kupcie wodę i przynajmniej pomożecie biednym, ubogim w tym, aby mogli zdobyć dobry, pożywny posiłek w jednej z naszych poznańskich jadłodajni. Dużo tych wszystkich informacji, pewnie wszystko trudno tu spamiętać, ale najważniejsza jest taka, że powoli przygotowujemy się do Najświętszej Eucharystii. Zapraszam teraz zespół Holy Groove, aby przez śpiew, muzykę przygotował nas do Eucharystii, abyśmy też mogli duchowo wejść dobrze w mszę świętą. Mszę świętą poprowadzi dla nas ksiądz biskup Damian Bryl. Oprócz tego zapraszam ministrantów, lektorów, czy też tych, którzy służą do mszy świętej, aby zgromadzili się po mojej lewej stronie. Przy wejściu na arenę tam będzie wspólne wyjście procesyjne na mszę świętą. Zatem teraz przed wami zespół Holy Groove, który pomoże nam wejść duchowo w mszę świętą. Thank you.
Kiedy mówisz do mnie, proszę, nie bój się, znika cały strach. To w ramionach twych znajduję swoje szczęście. Pragnę w nich na zawsze trwać. Wiem, że jesteś przy mnie tu na wieki, ty i ja. Jak dobrze, że cię mam. Jak dobrze, że cię mam. O Panie, Tobie mą miłość wyznam.
Jesteś tam, gdzie nie wiadomo, tam znajdę grunt dla wiary mej. I będę wzywać imię Twe. I ponad fale patrzeć chcę, gdy burzą się dla duszy pokój w Tobie jest, gdzie pójdziesz Ty, ja pójdę też. Mnie, gdzie wiara nie.
gdziekolwiek mnie zabierzesz, prowadź głębiej niż pójść mogą moje stopy, moja wiara się umocni w Twej obecności, Boże. Moi drodzy, za 3 minuty rozpoczynamy Najświętszą Eucharystię, Mszę Świętą. Zatem bardzo Was proszę, tych wszystkich, którzy są poza terenem naszej areny, na korytarzu, aby wrócili tutaj, zajęli swoje miejsca, usiedli na swoich ławeczkach czy też krzesełkach. Bardzo proszę również, aby wyłączyć już telefony komórkowe, aby wyłączyć wszelkie messengery i Facebooki i wszystko, co jest możliwe, Twittery, całe social media. Bardzo proszę, żeby tak spróbować tę Eucharystię jak najlepiej przeżyć. Przez ostatnie 3 dni nieustannie otrzymujemy ogromny bagaż, też ogromną dawkę energii, mocy Bożej, świadectwa, miłości Bożej. I właściwie teraz jest ten kulminacyjny moment, najważniejszy moment tych 3 dni rekolekcji, czyli Najświętsza Eucharystia. Moment, w którym Pan Bóg przychodzi prawdziwie do nas, żywy, prawdziwy Bóg. Jeszcze raz bardzo proszę, żeby już wszyscy z korytarza, z holu wrócili na tutaj płytę naszej areny.
i przygotowywali się do mszy świętej. Podczas mszy świętej będzie celebrował Najświętszą Eucharystię ksiądz biskup Damian Bryl. Będą księża w koncelebrze, którzy będą modlili się w waszych intencjach. Zachęcam, żeby tak, zanim ta msza święta rozpocznie się, tak w sercu pomyśleć, w jakiej intencji, w jakiej sprawie chciałbym się dzisiaj modlić. Co na tym ołtarzu, który jest tutaj za mną, chciałbym Panu Bogu oddać. Jaki mój grzech, jaką moją słabość, albo też jaką sprawę, którą bardzo kocham, jestem w niej zakochany, jest moją ulubioną sprawą. To wszystko możecie złożyć na ołtarzu. Pan Bóg to przyjmie, przemieni i nam pobłogosławi, bo On jest Bogiem żywym, który działa i nie jest Jego Słowo udawanym Słowem. Za 2 minuty rozpoczynamy Eucharystię. Słuchajcie, moi kochani, wracamy. Wolontariuszy, proszę o pomoc, żeby młodzi ludzie z holu, z zewnątrz wrócili na swoje miejsca, ponieważ ważne jest, żebyśmy tutaj byli już w jednym miejscu na początku Eucharystii, żeby nikt nikomu nie przeszkadzał, żeby nie rozmawiać, żeby tak naprawdę każdy mógł być sam na sam z Panem Bogiem, tak jakby chciał być sam na sam z ukochaną osobą. W tym pomocnym do modlitwy może być to, że wyłączymy telefony, że też przestaniemy na jakiś czas rozmawiać z moim kolegą, koleżanką. Wychowawców proszę również o to, aby nam pomogli, bo wiadomo jak to jest. Młodzi ludzie potrzebują mobilizacji. Pomogli nam w tym, abyśmy potrafili się skupić, wyciszyć, zachować skupienia tej mszy świętej, bo Pan Bóg przychodzi w milczeniu, w ciszy. Żeby spotkać Pana Boga, trzeba nastawić się na słuchanie. Czy ja Go chcę w ogóle usłyszeć? Już za moment, za minutę będziemy rozpoczynali Najświętszą Eucharystię. Z całego serca, naprawdę, moi drodzy, w imię tego, co tutaj przeżyliśmy przez ostatnie 3 dni, bardzo proszę, żeby zająć miejsca, żeby usiąść na swoim miejscu, żeby nastroić się na słuchanie, na przyjmowanie Boga. Poproszę już pieśń na wejście. Za kilkadziesiąt sekund rozpoczynamy Eucharystię. W razie, gdyby ktoś z Was jeszcze chciał pójść do spowiedzi na ostatnią chwilę, to w sektorze A1 spowiadają jeszcze księża. W razie czego, gdyby ktoś do tego momentu nie zdążył, zapraszamy do spowiedzi, jesteśmy otwarci, można wszystko wyrzucić, cały bałagan, cały gnój mojego życia mogę zostawić, Pan Bóg to weźmie i daj mi serce czyste, nowe życie. Słuchajcie, przyszedł ten moment, rozpoczynamy Najświętszą Eucharystię i wspólnie śpiewamy. Tutaj, do góry. Bardzo proszę, wyciszmy się, już nie rozmawiajmy. To już ten czas, kiedy rozpoczynam Najświętszą Eucharystię. Bardzo proszę o spokój, o wyciszenie. Jeszcze raz z wielką miłością i serdecznością proszę o wyciszenie, o spokój. Rozpoczynamy Najświętszą Eucharystię. Powstańmy. Albo w czym zawinił, jam Cię wyzwolił z mocy Faraona, a Tyś przyrządził krzyż na me ramiona. Ooh.
smucił, albo w czym zawinił, jam Cię wprowadził w kraj miodem płynący. Tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący. I Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Na końcu naszych rekolekcji spotykamy się na Eucharystii, na szczególnym, niezwykłym spotkaniu, w którym, jak wierzymy, dobry Bóg przychodzi do nas. Jest blisko, przychodzi, bo mu zależy, bo chce z nami być. Bardzo chciałbym, abyśmy przeżyli ten czas z wiarą. Coś ważnego się dzieje. Pan Bóg przychodzi, żebyśmy mu też szczerze jakoś przedstawili to wszystko, co dla nas ważne. Pan Bóg chce być z nami. Chce być blisko. On przychodzi, ale potrzeba
z naszej strony otwarcia, potrzeba zgody. Panie Boże, chcę być teraz blisko, chcę być przy Tobie i chcę Ci powiedzieć o tym wszystkim, co dla mnie ważne. Chciałbym zaprosić, abyśmy to, co przeżyliście przez te dni na tych rekolekcjach, tak ofiarowali Jezusowi. Jezu, przyjmij ten czas. To, co się udało zrozumieć, jakoś usłyszeć, przeżyć. Teraz to wszystko chcemy, w to wszystko chcemy mocno Jezusa zaprosić. Poprowadź dalej, żeby ten czas wydał dobry owoc. Żeby to wszystko, co udało mi się zrozumieć, przeżyć, tych wszystkich ludzi, których spotkałem, żeby to teraz pięknie w moim życiu rezonowało. Pozdrawiając wszystkich, chciałbym zaprosić do pięknej, szczerej modlitwy. Abyśmy mogli szczerze się modlić, uznajmy na początku nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Miłosierny Boże, Ty sam nas pobudzasz do służenia Tobie. Oświeć serca Twoich dzieci, oczyszczone przez pokutę, i łaskawie wysłuchaj ich prośby. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Daniela. Król Nabuchodonozor powiedział: czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który postawiłem? Czy teraz jesteście gotowi w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora:
Nie musimy Tobie, Królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z Twojej ręki, Królu. Jeśli zaś nie, wiedz, Król, że nie będziemy czcić Twojego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który uczyniłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zamienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abednego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec 7 razy więcej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: czy nie wrzuciliśmy 3 związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: rzeczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł: lecz widzę 4 mężów związanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. Wygląd 4 przypomina anioła. Nabuchodonozor powiedział to: niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, by nie oddawali czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Oto słowo Boże. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, naszych ojców. Błogosławione niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości, chwalebne i wywyższone na wieki. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały, bardzo chwalebny i sławny na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie Twego Królestwa, bardzo chwalebny i sławny na wieki. Chwalebny jesteś wieku. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co na cherubach zasiadasz, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i sławny na wieki. Chwalebny wiekuisty Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego ojca. Wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wypełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do niego: myśmy się nie narodzili z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Drodzy księża, moi bracia, drodzy chłopcy i dziewczyny, uczestnicy tych niezwykłych rekolekcji w tym pięknym i szczególnym miejscu. Jako że jest to ostatni już właściwie punkt tych rekolekcji, to chciałbym zaprosić, żebyśmy trochę słuchając tego słowa podumali: i co dalej? Zawsze takie wydarzenia jak te rekolekcje są ważnym takim poruszeniem, coś ważnego przeżywamy, coś ważnego słuchamy, coś ważnego do nas dociera, ale potem przychodzi codzienność, ale jutro już będą normalne zajęcia. I ważne, żebyśmy chcieli podumać, co z tego, co przeżyliśmy, możemy wziąć na jutro. Jak te rekolekcje mają pomóc mi w tym, co się będzie działo jutro? Rekolekcje są szczególnym, ale krótkim czasem, a potem przychodzi codzienność. I rekolekcje wtedy są dla nas ważne, wtedy są owocne, wtedy są prawdziwe,
jeżeli pomagają nam żyć w naszej codzienności. I w tym klimacie chciałbym zostawić 5 prostych myśli, które chciałbym, żeby były, żebyście z nimi stąd wrócili do swoich domów, a jutro do swoich szkół, do swoich parafii. Pierwsze słowo to jest dobroć. Tutaj na tych rekolekcjach wiele razy padały słowa o tym, że Pan Bóg jest dobry, że kocha, że chce dla mnie dobrze, że Panu Bogu na mnie zależy. I na koniec tych rekolekcji chciałbym, żebyście to jakoś jeszcze raz mocno usłyszeli. Każdy i każda z was tak mocno i do serca chciałbym powiedzieć i weźcie to do swoich serc. Bóg jest dobry. On kocha. On tak mocno kocha, że oddaje życie. Takim największym dowodem miłości Boga, który stał się człowiekiem, jest krzyż. Jeżeli czasami mamy wątpliwości, czy Pan Bóg kocha człowieka, czy nie, to warto popatrzeć na krzyż. Krzyż jest znakiem Jego miłości. Do końca mnie umiłował. I warto ten krzyż też odczytywać tak bardzo osobiście. Jezus umiera za wszystkich, ale także za mnie. Umiera, bo kocha. I bardzo chciałbym, żebyśmy wszyscy dbali o to, żeby nikt i nic tej prawdy nam jakoś nie zatarło. Żeby nikt nam tego nie ukradł. Żebyśmy o tym nigdy nie zapomnieli. Żeby żadne wydarzenia, nawet najbardziej dramatyczne, nie przesłoniły nam tego. Żebyśmy nie podważyli w sobie prawdy, że Bóg jest dobry. Nie zawsze tę dobroć rozumiemy. Czasami jest dla nas dziwna, czasami niezrozumiała, ale doświadczenie pokazuje, że Pan Bóg ma jakąś swoją pedagogię w prowadzeniu nas. I bardzo chciałbym, żeby ta prawda o dobroci Pana Boga była dla nas nie tylko jakąś prawdą, którą słyszeliśmy, jakąś prawdą teoretyczną, ale żebyśmy uchwycili, że to się dzieje w moim życiu. Bóg jest dobry, bo zależy Mu na moim życiu i Bóg troszczy się o moje życie. Bóg przychodzi do mnie, opiekuje się mną. Spróbujcie, proszę, na to, co się dzieje w waszym życiu, na różnego rodzaju wydarzenia, trochę popatrzeć z tej strony. Pan Bóg mi błogosławi. Pan Bóg mnie nie zostawia. Inni ludzie mogą o mnie zapomnieć. Zapominają. Inni mnie lekceważą. Ale na Niego mogę zawsze liczyć. Do Niego się zawsze mogę odwołać. Do Niego zawsze mogę prosić, wołać. Mogę Go prosić o wsparcie. To wielka sprawa, żeby w swoim życiu widzieć to Boże działanie, że ta dobra nowina o Bogu, który jest dobrym, że ona się wypełnia, że to nie jest teoria. I najlepiej uczyć się dostrzegać to w swojej historii. Jak wrócicie do domów i będziecie mieli chwilę czasu, to przypomnijcie sobie ważne wydarzenia z waszego życia i zobaczcie, jak Pan Bóg tam działał, jak przyszedł, jak się zatroszczył o was, jak pomógł wam, jak nie zostawił was samych i podziękujcie Mu za to. Bóg, który jest dobry, to pierwsza myśl. Druga, ufność. Jeżeli Pan Bóg jest dobry, jeżeli Jemu zależy na mnie, to mogę Mu zaufać. Skoro On chce mojego dobra, skoro pokazał mi wiele razy już,
że mu zależy, że mnie nie zostawia, to mogę mu powiedzieć: Boże, ufam Tobie. Jezu, prawdziwy Synu Boży, ufam Tobie. Ufam, że mnie prowadziłeś. Ufam, że dzisiaj jesteś ze mną. I ufam, że mnie nigdy nie zostawisz. Ufam, że przeprowadzisz mnie przez wszystko. Tak jak ci młodzi ludzie z dzisiejszego pierwszego czytania ufali, że Bóg jest dobry i że Pan Bóg ich nigdy nie zostawi. I dlatego nawet gdy zostali wrzuceni do pieca, nawet gdy już wcześniej wiedzieli, że ich może spotkać taka tragedia, nie wyparli się Pana Boga. Ufali. Bóg mnie nie zostawi. Bóg mnie przeprowadzi. Dlaczego? Bo Jemu na mnie zależy. Bo moje życie dla Niego jest ważne. I chciejmy, proszę, wracać do tego. Jezu, ufam Tobie. Ufam, nawet jak nie rozumiem tego, co się dzieje. Nawet jak to, co się dzieje ze mną teraz, jest bardzo niezrozumiałe. Ale ufam, że Ty jesteś i że Ty mnie nie zostawisz i Ty mnie przeprowadzisz. Miałem szczęście towarzyszyć różnym osobom w bardzo trudnych sytuacjach życiowych. I widziałem, jak razem się modliliśmy i razem uczyliśmy się trzymać Pana Boga i Jemu ufać, jak to pomagało przetrwać nawet bardzo trudne doświadczenia. To nie jest tak, że jak ja ufam Panu Bogu, to nie mam trudnych sytuacji. Ci młodzi z pierwszego czytania zostali wrzuceni do tego ognia. Wiara w Pana Boga nie ułatwia mi życie, ale nadaje sens i pozwala mi przejść przez to wszystko, co się dzieje ze mną. Jezu, ufam Tobie. Ufam, że mnie nigdy nie zostawisz. I z tego drugiej myśli, z ufności, przychodzi trzecia. Wierność. Zobaczmy, ci młodzi ludzie z pierwszego czytania mocno ufają, że Bóg ich nie zostawi i dlatego są Mu wierni. Są gotowi do tego, żeby do takiej wierności, która kosztuje. Można by powiedzieć, jakby złożyli, oddaliby pokłon bożkom, nie musieliby być narażani na kłopoty. Nie musieliby być wrzuceni do tego ognia. Wystarczyło tylko zapalić kadzidełko temu Bogu. Wystarczyło temu bożkowi oddać cześć. Oni mówią: nie, naszym Bogiem jest Bóg jedyny i prawdziwy. Nie możemy nikomu innemu oddawać boskiej czci. Byli bardzo jednoznaczni, ale mogli być jednoznaczni, bo ufali. Bo byli mocno przekonani. Bóg mnie nie zostawi. Bóg prawdziwy nas przeprowadzi. I przeprowadził. Mimo że wydawało się w pewnym momencie, że wszystko jest przegrane. Być wiernym Bogu, mocno Mu ufając, trzymając się Jemu, Jego, być wiernym nawet jak mnie to kosztuje. Wiara w Pana Boga kosztuje. Jest wymagająca. I chciałbym wam to uczciwie powiedzieć. Czasami nam się wydaje, że jak ja wierzę w Pana Boga, to mam łatwiejsze życie. Wiara nie jest po to, żeby ułatwiać nam życie, ale po to, żeby nasze życie było sensowne, dobre i prawdziwe. A to niesie za sobą wymagania. Bez podjęcia tych wymagań życie każdego z nas nie będzie nabierało blasków.
I chciałbym, żebyśmy uczyli się zgody na to, że jeżeli chcemy, żeby nasze życie było dobre, to będzie to życie naznaczone wysiłkiem i zmaganiem i trudem. Jeżeli chcemy prawdziwie wierzyć w Pana Boga, to będzie nas to kosztować. I chciałbym, żebyśmy prosili, żebyśmy się nie wycofali. I żeby jedynym naszym pragnieniem nie było tylko to, żeby nam było miło, łatwo i przyjemnie. Tylko żebyśmy umieli zgodzić się na to, że prawdziwe, dobre, autentyczne życie kosztuje. Bo wierność kosztuje. Ale żebyśmy byli na tyle mocni, na tyle odważni, żebyśmy nie bali być się wierni Panu Bogu. O to trzeba prosić, bo przecież jesteśmy słabymi ludźmi. Boże, chcemy iść za Tobą, chcemy być Tobie wierni, bo Tobie ufamy. Pomóż, nie zostawiaj nas samych. Czwarte słowo, które chciałbym zostawić, które w dzisiejszej Ewangelii tak mocno wybrzmiewa, to jest prawda. Jezus mówi, że to On jest prawdą. On jest tym, który objawia nam pełną prawdę. Prawda nadaje sens naszemu życiu. Prawda nadaje naszemu życiu autentyczność. Dzięki prawdzie, dzięki Jezusowi jesteśmy także jakoś sobą. Jesteśmy autentyczni. Prawda daje wolność, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Ale prawda jest wymagająca. Wierność prawdzie kosztuje. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj modlili się, abyśmy chcieli, by nasze życie było prawdziwe. Żebyśmy prawdy szukali. Żebyśmy zadawali sobie pytania, a co jest prawdziwe, gdy stajemy wobec różnych wyborów, decyzji. Często pytamy, czy to będzie dla mnie miłe, jaką korzyść z tego będę miał. Czasami pytamy, do czego mnie to doprowadzi, ale czy pytamy siebie, czy to, co chcę wybrać, jest prawdziwe, dobre, zgodne z Ewangelią. Drodzy chłopcy i dziewczyny, pamiętajmy o tym pytaniu. To jest bardzo ważne. Gdy stajemy wobec wyborów, decyzji, pytajmy, czy ten mój wybór jest prawdziwy, dobry. Pytajmy o to, co jest, nie tylko o to, co mnie się wydaje, co bym chciał, ale pytajmy o to, co jest prawdziwe, autentyczne. I dlatego potrzebne jest piąte słowo, które chciałbym wam zostawić. Potrzebne jest słuchanie. Pan przychodzi i mówi. Pan pokazuje nam, co jest prawdą. Chcieć Go usłyszeć. Wchodzicie w dorosłe życie. W życiu dorosłym ważne jest, żeby mieć swoje przekonania. Żeby wiedzieć, kim jestem, o co mi chodzi, dokąd idę, jak to życie podejmować, co jest prawdziwe, a co nie. Mieć swoje przekonania. Ale niedobrze byłoby, gdybyśmy się zatrzymali tylko na naszych przekonaniach. Mam swoje przekonanie, ale chcę też usłyszeć to, z czym przychodzi Jezus, z czym przychodzi drugi człowiek. Nie po to, żeby siebie przekreślić, ale po to, żeby siebie otworzyć. Jeżeli chcemy się rozwijać, chcemy, żeby nasze życie nabierało blasku, to ważne jest, żebyśmy uczyli się słuchać. Słuchać tego, z czym przychodzi drugi człowiek, z czym przychodzi, co mi mówią różne wydarzenia,
ostatecznie, z czym przychodzi do mnie Pan Bóg. Otworzyć się, aby usłyszeć, aby się skonfrontować, bo słuchanie zakłada przygodę w konfrontowaniu się. Moje przekonania są takie, ale Ewangelia mówi mi coś innego. Może trzeba coś zmienić, inaczej ustawić. Pozwólcie sobie na to. Bardzo chciałbym, żebyście pozwolili sobie, drodzy, pozwolili sobie na to, żeby się nieustannie uczyć. Uczycie się w szkole, wiele już wiecie, ale uczenie się jest to też pewna postawa wobec życia. Ona daje bardzo duży taki oddech, bardzo dużą taką perspektywę rozwoju. Jeżeli chcemy, żeby się rozwijać, żeby iść dalej, chcę się uczyć. Bo można zatrzymać się i powiedzieć, ja już swoje wiem. Nie muszę pytać, nie muszę słuchać, bo ja już wiem. Tylko wtedy się gdzieś zatrzymuję. Wtedy nie pozwalam sobie na rozwój. Wtedy, gdy ktoś przyjdzie i mi zburzy ten mój świat, może dojść do tragedii. Pozwólmy sobie uczyć się. Bądźmy otwarci, bądźmy zasłuchani. Rekolekcje tak naprawdę niczego, koniec rekolekcji niczego nie kończy. To wszystko się właściwie zaczyna. Dzięki rekolekcjom coś usłyszeliśmy, coś przeżyliśmy, czegoś doświadczyliśmy, ale teraz to ma wszystko wejść w moją codzienność. Niedobrze byłoby, gdybyśmy tylko mieli miłe wspomnienia. Piękna sala, ciepło, sympatyczni ludzie, fajnie. I gdzieś coś zaliczone, zamykamy. Tak jak za chwilę zamkniemy drzwi tego, drzwi areny. Pozwólmy, żeby to, co tutaj się dokonało w nas i między nami, żeby wybrzmiewało, żeby teraz pomogło nam w dobrym, mądrym kształtowaniu naszej codzienności. Oby tak się stało. Tego serca wszystkim życzę. Amen. A teraz, ufając, że dobry Bóg wysłuchuje nas, gdy szczerze do Niego wołamy, przedstawmy nasze prośby. Wszechmogący Boże, Ty ustanowiłeś swój Kościół na fundamencie apostołów. Spraw, aby Ojciec Święty Franciszek, obecny wśród nas biskup Damian, wszyscy pasterze Kościoła prowadzeni przez Ducha Świętego skutecznie umacniali w wierze i prowadzili do zbawienia powierzony sobie lud Boży. Ciebie prosimy. Dobry Ojcze, Ty dajesz nam dowody swojej obecności w życiu swoich świętych. Spraw, aby wszyscy ludzie młodzi, zwłaszcza z naszego miasta i z naszej archidiecezji, zawsze wybierali Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela. Ciebie prosimy. Miłosierny Ojcze, Twój Syn przez cierpienie i śmierć na krzyżu oraz przez swoje zmartwychwstanie dopełnił dzieła naszego zbawienia. Spraw, aby wszyscy chorzy, cierpiący i samotni dźwigali swój krzyż razem ze Zbawicielem i z pomocą dobrych ludzi. Ciebie prosimy. Najlepszy Ojcze, Ty zechciałeś, aby Twój Syn zamieszkał w ludzkiej rodzinie. Spraw, aby w naszych domach zawsze panowała wzajemna miłość, szczęście i dobroć. Ciebie prosimy. Królu narodów, Ty przyszedłeś na świat, aby dać ludziom pokój. Spraw, aby ustały wszelkie wojny i spory, aby każdy mógł żyć w radości i spokoju. Ciebie prosimy. Ojcze pełen łaski,
Ty posyłasz na mnie ustannie swojego ducha. Spraw, aby ten święty czas rekolekcji umocnił nas i rozpalił na nowo w naszych sercach miłość do Ciebie i Twojego Kościoła. Ciebie prosimy. Przyjmij nasze modlitwy, dobry Boże, które zanosimy dzisiaj do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Ważne, czego nie masz, to nieważne jest, bo zawsze masz Boga. Zawsze masz Boga. To nieważne, co się dzieje. Ważne, że nic się nie dzieje bez Boga. Zawsze masz Boga. Czego nie masz, to nieważne jest, bo zawsze masz Boga. Zawsze masz Boga. To nieważne, co się dzieje. Ważne, że nic się nie dzieje bez Boga. Zawsze masz Boga. Ważne, czego nie masz, to nieważne jest, bo zawsze masz Boga. Zawsze masz Boga. To nieważne, co się dzieje. Ważne, że nic się nie dzieje bez Boga. Zawsze masz Boga. Wstańmy. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, od Ciebie pochodzą dary, które składamy ku Twojej chwale. Przemień je w sakrament uzdrawiający nasze dusze przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne,
abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Przez mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. Na krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa, pełne są niebiosa, i ziemia chwały Twoje, i ziemia chwały Twoje. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem, obecnym z nami biskupem Damianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, nauczycielach, uczniach, pracownikach szkoły, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi
i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem Kostką i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój z wami. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo.
Moi kochani, teraz przychodzi najważniejszy moment przyjęcia Chrystusa do naszego serca. Kapłani zejdą wraz z księdzem biskupem przed scenę, do was przyjdą. Na dole przed sceną będzie ksiądz biskup i po prawej stronie sceny dwóch kapłanów, po lewej stronie sceny również dwóch kapłanów. I także poproszę czterech kapłanów, żeby przeszli na tył sceny, to znaczy na tył widowni, aby wszystkie osoby, które są z tyłu czy też na trybunach, mogły również przystąpić do Komunii Świętej. Zachowajmy w tym czasie przyjmowania Komunii Świętej ogromną cześć dla Jezusa Chrystusa, który do nas przychodzi. Proszę także, abyśmy pamiętali, iż jako osoba, która przystępuje do Komunii Świętej, przystępuje w postawie stojącej, ze złożonymi rękoma, a także na krótko przed przystąpieniem do Komunii Świętej przyklękam na jedno prawe kolano. Uczcimy ten moment w sposób szczególny i z wielką godnością i też chwałą i czcią dla Pana Boga przyjmijmy Go do naszych serc. Święty jest ten chleb, ten co się ciałem stał. Kto spożywa go, aż po dni swoich kres, nie będzie głodu znał. Święta jest ta krew,
Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przyjęty sakrament przyniesie nam uzdrowienie. Niech oczyści nasze serca ze złych skłonności i utwierdzi nas w przyjaźni z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. Drogi księże biskupie, droga młodzieży, jeszcze na chwilę może usiądźmy, ponieważ ci przystojni chłopacy i te piękne dziewczyny zespołu szkół ekonomicznych, tak o sobie komunikacyjnych, tak o sobie powiedzieli, chcą złożyć życzenia i podziękowania. Zatem jeszcze chwilę cierpliwości, wysłuchajmy. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus powiedział, że ci, którzy Go słuchają i trwają w Jego nauce, są Jego prawdziwymi uczniami. Nasz drogi, nasz kochany księże biskupie Damianie, Ty jesteś dla nas idealnym tego przykładem. Jesteś z nami, modlisz się za nas i z nami, uczysz nas Pana Jezusa. W imieniu nas wszystkich uczestników tych pierwszych rekolekcji na arenie dziękujemy za Twoją obecność, za Słowo i za Eucharystię. Wierzymy, że zjednoczeni przez naszego Ojca będziemy mogli iść ścieżką powierzoną nam przez Boga tam, gdzie On nas pośle. Ciebie, księże biskupie, prosimy o modlitwę za nas, nasze rodziny, szkoły, środowiska, w których żyjemy i w których wzrasta nasza wiara. Księże biskupie, jeszcze ja się wtrącę. Moi kochani, jest tu takich dwóch panów, którzy reprezentują większą grupę niesamowitych ludzi. To są goście przez duże G. Księże Arku, księże Michale, zapraszamy księdza do nas bardzo serdecznie.
Chcemy wam, drodzy kapłani, księże Arku, księże Michale, podziękować za to, że prowadziliście nas przez te 3 dni, za ogarnięcie tego wszystkiego, za te słowa, które może były też czasami mocne, no ale nasza wiara i Pan Jezus też jest mocny. Was, tak? Dziękujemy również wszystkim księżom za to, że jesteście z nami, drodzy kapłani, za to, że posługujecie. I moi kochani, no przecież to są ludzie, którzy nas prowadzą. Wielkie, wielkie brawa dla wszystkich księży. Słuchajcie, gdzieś tam mnie kiedyś uczyli, że powinno się też złożyć jakieś postanowienie i obietnice. To my, drodzy księża, chcemy wam obiecać jedno, że nie damy wam spokoju. Czyli, że chcemy być w Kościele, bo Kościół jest piękny, Kościół jest młody, Kościół jest silny. Wielkie brawa, słuchajcie, dla naszych księży. Jeszcze raz. Buziaki. Jeszcze zanim ksiądz biskup nas pobłogosławi, to ostatnia sprawa. Te rekolekcje nie odbyłyby się bez Fundacji Pro Publico, bez pana Sławomira, bez pana Mateusza i bez pani Joanny. To są niezwykli ludzie, ja zapraszam. Pana Sławka, pana Mateusza, Joasię, nie wiem gdzie ona jest, Joannę. Chodźcie tutaj do nas, bo ci młodzi ludzie muszą zobaczyć, kto tak naprawdę oprócz Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, wziął taką ogromną odpowiedzialność na swoje barki i przygotował dla nas te rekolekcje. Chodźcie tutaj do przodu, zobaczcie tych wspaniałych ludzi, oni mają swoje rodziny, swoje obowiązki, swoją pracę i dla was, z miłości do was, o idzie jeszcze Joanna, z miłości do Pana Boga i z miłości do młodzieży poprowadzili i przygotowali te rekolekcje. Za to chwała Panu i dla nich wielkie brawa. Nie wiem, czy panowie chcą coś powiedzieć na koniec, jakieś słowo. Dla waszej wiedzy chcę tylko powiedzieć, że taką największą tutaj osobą, która najwięcej uczyniła, całe przygotowania na siebie wzięła, właśnie jest Joanna i proszę dla niej naprawdę o szczególne oklaski. Nie, nie, wszystkie brawa dla Jezusa, naprawdę to On wszystko robi. Oczywiście dla Pana Jezusa, ale naprawdę tutaj Asia najwięcej uczyniła i dla niej wielkie podziękowania. Także Bóg zapłaci wam wszystkim za obecność i prowadźcie swoje życie z Panem Bogiem. Amen. Bo my się czegoś nauczyliśmy, czegoś, czego nauczył nas Tał. Ja mówię Jezus, wy mówicie? Jezus? Jezus? Na cześć Pana Boga i naszego księdza biskupa. Matka? Matka? Boska? Jezus? Wielkie brawa dla Chrystusa. Jezus? Matka? Chwała Panu, księże biskupie. My młodzi prosimy o błogosławieństwo. Dzięki, że jesteście. Bardzo dziękuję też wszystkim, którzy przygotowali to piękne wydarzenie. Dziękuję uczniom, że przyszli. Bardzo wam dziękuję, wszystkim uczniom. Zaklaszmy proszę dla siebie. Chciałbym też podziękować katechetom i nauczycielom, którzy są tutaj w tej sali też. Bardzo dziękuję wam, szanowni państwo, dziękuję. I jeszcze jedna sprawa, to jest zespół, który ma skomplikowaną nazwę. Bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami. No i wszystkich wolontariuszy, którzy się włączyli w to piękne dzieło. Bardzo wszystkim dziękujemy. Niech dobry Bóg błogosławi wam, aby ten czas pomógł nam piękniej, lepiej, mądrzej przeżywać naszą codzienność.
Chciałbym zostawić na koniec te 5 słów. Dobroć. Bóg nasz jest dobry. Możemy Mu zaufać. Ufając Mu, możemy być do końca wierni. Uznajemy, że to On jest prawdą i chcemy Go słuchać, aby móc się rozwijać i móc pięknie iść dalej. Niech dobry Bóg wam błogosławi na ten czas. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Moment tutaj na arenie. Zaraz będzie rozwiązanie konkursu, a poza tym nie wszyscy od razu wyjdą. Słuchajcie się wszyscy, którzy zostajecie, uwielbiamy Pana Boga za to wszystko, co tu się wydarzyło. Podnieście ręce i duchem, i ciałem. Pokażmy Panu Bogu to wszystko, co tu się wydarzyło. Że nas napełnia radością, swoją obecnością. Panie Boże, dziękujemy Ci za te rekolekcje i za ten czas, który nam dałeś. Śpiewajcie, śpiewajcie na chwałę Pana Boga. Jest tekst, śpiewamy razem z naszym zespołem. Ten czas, który nam został. Włączcie się wszyscy. Chodźcie wszyscy pod scenę. Chodźcie wszyscy, chodźcie. Ta przebita dłoń. Oh,
drzwi naszych serc i na łaskę, na wiarę, na miłość, na siebie nawzajem. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to. On zdjął nasze kajdany grzechu. Czyni nas wolnymi. Jezu, dziękujemy Ci, Panie, za dar odkupienia. Dziękujemy Ci, Panie, za odkupienie. Dziękujemy Ci za życie. Za ten czas, święty czas rekolekcji. Chwała Tobie, Panie. Uwielbiajmy dalej Pana. Dajmy Mu jeszcze trochę czasu. Uwielbiamy Cię, Panie. Przez śpiew, przez muzykę. Uwielbiamy Cię przez naszą obecność. Podniesione ręce, uśmiechnięte twarze. Słuchajcie, chwyćcie się za ręce. Skaczcie. Bądźcie radośni. A potem bądźcie solą tej ziemi. Pan Jezus powiedział, że my jesteśmy solą ziemi. My jesteśmy światłem tego świata. Wierzycie w to? To zanieście to. Zanieście to do swoich rówieśników, do swoich szkół, rodzin. Tę radość, optymizm i to, co tu się wydarzyło. Jego w Komunii Świętej zanieście teraz do świata, żeby On promieniował. Chwała Tobie, Panie. Uwielbiamy Boga. Ty jesteś dobry, łaskawy. Panie, chwała Tobie Boże za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, że przyszedł, że nas odnalazł. Chwała Tobie, Panie. Uwielbiamy, Panie, za Holy Groove, za ten zespół, za te dźwięki, za ich talenty. Łaskawy i wierny na wieki. Za te wokale, za te talenty. Ty jesteś dobry, łaskawy. Dziękujemy Ci za to wszystko, za te 3 dni. Dziękujemy Ci za każdego człowieka, który tu przyszedł, za każdą spowiedź, Eucharystię, rozmowę, wyciągniętą dłoń. Dziękujemy Ci za to wszystko, za tych ludzi, którzy to zorganizowali, którzy nas tu wpuścili. Chwała Tobie, Panie, za to wszystko. Chwała Tobie, Panie.
i Ty jesteś dobry dla nas. Za wolontariuszy, chwała Panu! Was nie puścimy do domu. Ty jesteś dobry, łaskawy i wierny na wieki. Na wieki! Amen. Ty jesteś dobry, łaskawy i wierny na wieki. Ty jesteś dobry, łaskawy i wierny na wieki. Ty jesteś dobry, łaskawy i wierny na wieki. Panie. Ty jesteś dobry, łaskawy i wierny na wieki. Panie, daj nam swego ducha, daj nam swego ducha. Ty jesteś dobry, łaskawy i wierny na wieki. Ducha radości i miłości. Wszystkie narody oddają Ci cześć, w każdym języku ta sama. Czas na rozstrzygnięcie konkursu. Zrobimy to bardzo szybko. Trzy podwójne płyty rapera Tau i będę wyczytywał nazwisko. Jak jest osoba, to proszę o to, żeby się zgłosiła po nagrodę. Więc uwaga, Stanisław Brzuska jest wśród nas? Stasiu, jesteś? Jest? Stachu, chodź. Chodź, tu na scenę. Brawo. Druga osoba. Marysia Kordy. Jest wśród nas? Zapraszamy. Taki wielki chłop, no proszę. Witam. Dobrze, zostań jeszcze. Marysia jest. I trzecia osoba, Natalia Helak. Czy jest wśród nas? Ktoś biegnie, tak? Jest? O, jest Natalia. No proszę, super. Zapraszam. Dla ciebie, Marysiu, proszę bardzo, gratulacje. I jeszcze jest z nami Natalia. Natalia, chodź. Dla ciebie płyta. Wielkie oklaski. Kochani, zapraszam was do aktywnego bycia w grupach Recollection i Recollection Ladies, bo postaramy się, ja też osobiście dopilnuję, żeby bardzo wiele ciekawych inicjatyw tam się pojawiało, różnych też konkursów, materiałów i tym podobne, więc bądźcie tam aktywni. To jest jedna rzecz. Zapraszam was do uczestnictwa. I taki jeden mój osobisty akcent, bo jesteśmy na rekolekcjach. Zdradzę wam szczegół, że za 3 tygodnie biorę ślub i proszę was o modlitwę.
pozdrawiam moją narzeczoną Dagmarę, jest gdzieś tam. I proszę was 7 kwietnia o 15 godzinie o modlitwę, okej? Dzięki. A zespół ma pytanie, chcecie coś jeszcze zaśpiewać i zatańczyć? No to ciśniemy, jedziemy.